Daria Pacańska, dzień dobry. Hotele wprowadzają wewnętrzne zakazy i ostrzegają, że będą karać. O karach i oczekiwaniach hoteli oraz gości rozmawiam z Iloną Adamską, właścicielką agencji PR-owej ID Media oraz Marcinem Mączyńskim, sekretarzem generalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na ile wiążące są zakazy wprowadzane przez hotele, te wewnętrzne zakazy? Czy hotel faktycznie może ukarać swojego gościa? Faktycznie tak. Hotel, każdy gość, który przyjeżdża do hotelu, jest zapoznawany z regulaminem i akceptuje warunki regulaminu, które obowiązują w danym hotelu. I na tej podstawie w momencie szkód wyrządzonych przez gościa hotelowego ma hotel prawo do egzekwowania należności z tytułu zniszczeń. Ale bardzo często przyjeżdżamy do hotelu i myślimy, że skoro już zapłaciliśmy raz, to można nam wszystko. No nie, a czy w domu pani niszczy swój dom, swoje mieszkanie? Ekstremalne są warunki i kradzieże w pokojach hotelowych, palenie, niszczenie ścian, łazienek. Także czy robi to pani u siebie w domu? Nie. U siebie, ogólne... nie, w hotelach też się stara. No właśnie. Jakie to mogą być kary? To są kary pieniężne? To są z reguły kary pieniężne. Hotelarze głównie kładą nacisk na palenie w pokojach, ponieważ jest trendne je palenie. Są sieci hotelowe, które już kategorycznie zabraniają palenia. Również względy bezpieczeństwa. W każdym pokoju w polskim hotelu jest system przeciwdymowy, który w momencie, jak pojawia się dym, natychmiast się włącza czujka i przyjeżdża straż pożarna. W momencie, kiedy jest to przyjazd nieuzasadniony, hotel płaci po prostu. I ktoś musi za to ponieść fizycznie karę finansową, odpowiedzialność. Pani Ilono, pani bardzo często bywa w hotelach ze względu na swoją pracę. Jak są traktowani goście w hotelach w Polsce? Wróciłam właśnie z Krety i tutaj przed programem rozmawialiśmy o tym, że poziom polskiego hotelarstwa, o ile mogę tak nazwać, a przede wszystkim komfortu w polskich hotelach jest zdecydowanie wyższy niż w większości miast europejskich. Ja jestem zachwycona, bardzo dużo podróżuję ze względu na swoją pracę i liczne konferencje, szkolenia i powiem szczerze, że mam swoje ulubione hotele w różnych częściach Polski. Jak goście są traktowani coraz lepiej. Uważam, że właściciele hoteli dbają o swoich gości należycie. Pracownicy są coraz bardziej wykwalifikowani i szkoleni do tego, żeby każdy z gości czuł się jak w domu. Nie mam jakichś specjalnie tutaj przykrych sytuacji w swojej pamięci. Zazwyczaj jestem traktowana, śmieję się czasami, że jak królowa, ponieważ bardzo często goście też wiedzą, że zajmuję się na co dzień i mediami, i marketingiem, i PR-em, więc tym bardziej chodzą koło nas i tutaj koło moich pracowników z redakcji, tak no, dbając bardziej. Natomiast spotykam się z opiniami też moich znajomych, którzy podróżują po kraju, że polskie hotele mają się naprawdę fajnie. A z drugiej strony coś nieprzyjemnego spotkało panią ze strony gości? Niestety są sytuacje takie, kiedy nasi sąsiedzi w pokoju obok kompletnie nie przestrzegają regulaminu hotelu i zdarza się, że o 3-4 w nocy muszę schodzić do recepcji, interweniować, ponieważ mój sąsiad no, świetnie się bawi i ma gdzieś tak zwaną ciszę nocną. Ale to są jakieś naprawdę pojedyncze incydenty. Generalnie myślę, że ludzie szanują i regulamin, i jakby towarzyszy podróży i sąsiadów obok. Ja muszę jeszcze o ten regulamin zapytać. Czy to jest tak, że on nas wiąże, jeśli go podpiszemy? Czy po prostu meldując się w tym hotelu już jesteśmy zobowiązani w momencie meldowania w hotelu, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania regulaminu. A zawsze można powiedzieć, że mieliśmy słaby dostęp na przykład do tego regulaminu. W każdym pokoju taki regulamin jest również dostępny, także to jest wymóg. Jak się idzie na wakacje, to się regulaminów nie czyta. Regulamin z reguły jest wywieszony na drzwiach pokoju od wewnętrznej strony, także jest to takie miejsce, które na pewno każdy z gości hotelowych co najmniej 2 razy dziennie widzi. Czyli żadnych możliwości odwołania nie ma od tej kary, którą hotel nakłada? Nie, nie, ale to proszę nie demonizować, to są naprawdę przypadki marginalne. Ale hotel musi też być zabezpieczony no i muszą być jakieś ramy prawne każdego noclegu. To, co pani powiedziała, no, obowiązuje cisza nocna.
jesteśmy w miejscu, gdzieś jest ileś osób zameldowanych, no i nie można sobie do końca uprzykrzać życia. I też trzeba pamiętać, że za chwilę ktoś następny w tym pokoju będzie też spał. A pod względem PR-owym, jeśli hotel nakłada tą karę, to to jest dla niego dobre? Czy w jaki sposób to powinien zrobić, żeby zachować twarz i żeby kolejni goście chcieli przyjechać do tego hotelu? Przede wszystkim należy mądrze nakładać te kary i w sposób umiejętny, bo dzisiaj w dobie internetu, kiedy możemy bardzo szybko wystawić rekomendacje i napisać często nieprzychylny komentarz, można bardzo łatwo sobie zepsuć opinię i markę hotelu czy każdej innej firmy, instytucji. Dlatego uważam, że należy nakładać kary, ponieważ no, szanujmy czyjeś dobro i to, co pozostawiamy w hotelu. Natomiast hotel musi umiejętnie, mądrze, w sposób przemyślany nakładać te kary, żeby nie stracić klienta, bo ten klient później, jeżeli stwierdzi, że został niefajnie potraktowany, napisze taki komentarz, niepochlebną opinię i możemy sobie po prostu zaszkodzić. To ja jeszcze tytułem zakończenia zapytam, w jakich wysokościach są te kary? Różnie, ale nie są to kwoty rzędu tysięcy złotych. To jest odświeżenie pokoju w wysokości około 500 złotych. Mniej więcej to są takie kary. Chyba że są naprawdę duże zniszczenia, typu połamane łóżka, typu pomalowane ściany sprayem. Takie też przypadki się zdarzały. No to wtedy jest wielokrotność tej kwoty, bo wszystko jest opfotografowane i na podstawie tego jest kosztorys tworzony. Także warto zachowywać się zgodnie z regulaminem, a Państwu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.